Mam ogromną przyjemność, że dzisiaj porozmawia z nami o nietypowej dziedzinie, a właściwie dyscyplinie, mianowicie o zarządzaniu, profesor Andrzej Koźmiński, skądinąd promotor mojego doktoratu i wieloletni mentor. Dzień dobry. Co to w ogóle jest to cholerne zarządzanie? Dzień dobry. To nie jest takie proste, proszę pana, a proszę ciebie, dlatego że zarządzanie to jest przede wszystkim zestaw praktycznych umiejętności i pewna refleksja naukowa wokół tych umiejętności. Tak bym to określił. No dobra, refleksja naukowa, ale czy to znaczy, że jak mamy jakiegoś znanego prezesa, to on będzie miał właśnie refleksję naukową? Jak jest dobre w zarządzaniu? Znaczy każdy prezes szanujący się pisze na końcu swojej kariery książkę. I w tej książce opowiada, jak należy zarządzać, nawet jeżeli firmę doprowadził do ruiny. Może nawet zwłaszcza w takich okolicznościach. Łatwo jest napisać taką książkę. No, ma się przynajmniej dużo czasu. A kto przeczyta i będzie próbował to bezwiednie zastosować, to skończy kiepsko. Natomiast kto to przeczyta ze zrozumieniem i porówna z paroma innymi książkami, może osiągnąć z tego jakąś korzyść. Tak, ja myślę, że w ogóle prezesi mają taką przypadłość, że łączą dwa gatunki, mianowicie autobiografię z hagiografią, wychodzi taka autohagiografia. I... Autohagiografia to jest dobrze powiedziane, Darku. Dobra, to skoro wiemy mniej więcej, co to jest to zarządzanie, mi się, szczerze mówiąc, jak startowałem na studia, bo ja akurat też zarządzanie kończyłem, mi się to kojarzyło generalnie rzecz biorąc z niczym. To właściwie mi się wydawało, że a może będę pracował w biznesie, a może będę pracował gdzieś indziej, ale będę miał jakieś ogólne wykształcenie, które się być może do czegoś przyda. Ale co to jest z punktu widzenia osoby, która się tam wybiera? Czy to jest bardziej matematyczne, czy to jest bardziej humanistyczne? Czego tam jest najwięcej? To nie jest głupia refleksja, którą miałeś startując na studia. Muszę pochwalić. Dlatego, że zarządzanie rzeczywiście może być stosowane w najróżniejszych dziedzinach. Po ukończywszy zarządzanie możesz zostać dyrektorem zoo albo szpitala, albo muzeum. Albo nawet rektorem uniwersytetu. Każda organizacja wymaga zarządzania. Ale dlaczego w ogóle? Czemu? Bo inaczej się rozleci. Bardzo proste. Rozleci się, bo ludzie nie będą w stanie pracować sami? Rozleci się z tej prostej przyczyny, że zabraknie koordynacji, czyli współdziałania różnych części. Znaczy marketing będzie sobie, produkcja będzie sobie, finanse sobie i wszystko to razem się po prostu rozleci. Otóż potrzebny jest ktoś, kto to wszystko trzyma razem i koordynuje. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że oprócz tego, że jesteś nestorem zarządzania w Polsce, to też stworzyłeś całkiem udaną organizację. I za ile? 20 lat? Trudno powiedzieć, ale niewątpliwie to zajęło około 20 lat, żeby można było się czymś pochwalić. Oczywiście na początku ta organizacja była malutka, jak pamiętasz zresztą, bo byłeś ze mną od początku właściwie. Ta organizacja była malutka, wszyscy się znali. I to zarządzanie było stosunkowo łatwiejsze. W tej chwili, chodząc korytarzami uczelni, spotykam wiele osób, których nie znam. I myślę sobie, że obecny rektor ma takie zadanie, że musi stworzyć pewne reguły, pewne zasady, pewne struktury, pewne regulaminy, żeby to wszystko razem działało, a zarazem to nie może być zbyt sztywne, żeby ograniczało ludzką innowacyjność czy ludzką inicjatywę. To brzmi to strasznie skomplikowane, w sensie jakby to jest i, jak rozumiem, i praca wymagająca faktycznie twardych pewnych wskaźników, ale też pewnego artyzmu, pewnej miękkiej umiejętności. Oczywiście. No przede wszystkim
to jest praca z ludźmi. Ktoś kiedyś powiedział, moim zdaniem słusznie, że zarządzanie jest czynnością intelektualnie trywialną, poza jedną sprawą – ludźmi. Bo z ludźmi jest, wbrew pozorom, rozmawiać trudno. Każdy ma swoje własne ambicje, cele, swój sposób działania i on często, jeżeli się go odpowiednio nie pokieruje, może się okazać destruktywny. W związku z tym trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, trzeba ich rozumieć, trzeba ich szanować, trzeba ich cenić, ale zarazem trzeba być twardym. Czyli to nie jest takie, to jest rzecz, która jest właśnie pełna ambiwalencji. Zarządzanie to jest i to i owo, równocześnie. Z jednej strony trzeba wszystko uporządkować, z drugiej strony nie można usztywnić. Z jednej strony trzeba ludzi cenić i szanować i lubić nawet, ale z drugiej strony trzeba być twardym. Ej, i zaraz, mówisz, że lubić, a podobno wśród prezesów, prezesek zdecydowana jest na reprezentację socjopatów i psychopatów. Tak, dlatego, że oni się stosunkowo łatwo przebijają w karierze. Socjopaci i psychopaci działają w sposób jednoznacznie nastawiony na jakiś cel, mają obsesję pewnego celu i starają się i bezwzględnie odnoszą się do wszelkich konkurentów. Czyli nie tworzą więzi emocjonalnych z innymi ludźmi. W związku z tym to się dosyć często zdarza, ale na ogół to się zdarza ze złym skutkiem. Dlatego, że ludzie, którzy na czymś takim wyrośli, kiedy stosują to w odniesieniu do całej organizacji, po pewnym czasie zaczyna się ból i zaczyna się bunt. A z buntem nikt sobie nie poradzi. To przejdźmy do troszkę podobnego pytania, ale jednak bardzo innego. W liceum, w szkole średniej jest przedmiot przedsiębiorczość. I te rzeczy, o których mówisz, zakładanie firmy, tworzenie, mi się bardziej kojarzą właśnie z przedsiębiorczością i z zarządzaniem. Dobrze, spróbujmy to troszkę rozróżnić. Przedsiębiorczość to jest ryzykowanie własnymi zasobami w celu ich pomnożenia. Te zasoby mogą być finansowe. Ale chwila. To gracz na giełdzie będzie przedsiębiorcą. Tak, oczywiście. Okay. Oczywiście. To jest jedna z form przedsiębiorczości. Natomiast człowiek, który ma czasami tylko własny czas, też jest przedsiębiorcą, inwestuje cały ten własny czas w coś i ma nadzieję, że będzie z tego miał korzyści. Natomiast zarządzanie to jest z reguły kierowanie czymś, co zostało mi powierzone przez kogoś w jakimś celu. Czyli zarządzający jest człowiekiem wynajętym, a przedsiębiorca jest człowiekiem swoim. Są podobne umiejętności, ale nie do końca. Dlatego, że na przykład przedsiębiorca z natury rzeczy ma znacznie większą skłonność do ryzyka. No z tej prostej przyczyny, że ryzykuje własnymi pieniędzmi. Natomiast jeżeli ty mi dałeś pieniądze, żebym nimi zarządzał, to jeżeli będę podejmował nadmierne ryzyko, to możesz mnie wyrzucić z roboty i będziesz miał rację. To, ale to wskazywałoby na to, że przedsiębiorca mniej się boi ryzykowania własnym niż zarządzający cudzym. A niestety tak jest. Niestety tak jest. Dlatego, że te hamulce, one działają wtedy, kiedy mamy taką
prostą relację. Załóżmy, że jesteś właścicielem sklepu i mnie powierzasz kierowanie tym sklepem. No i wówczas przyglądasz się, jak ja sobie radzę, w zależności od tego, czy jesteś zadowolony, czy nie. Wynagradzasz mnie odpowiednio, albo mnie zwalniasz, albo mnie czynisz szefem czegoś większego. Natomiast jeżeli za tym właścicielem są setki tysięcy akcjonariuszy, no to wtedy sytuacja już wygląda inaczej. To wtedy ja, jako szef, jako zarządzający, mam przewagę nad tymi akcjonariuszami, dlatego że oni wiedzą tylko to, co ja im chcę powiedzieć. Wszystko prawda. Zastanawiam się w związku z czym, dla kogo są te studia, bo to brzmi jednak dosyć jako dosyć złożony temat. Wczoraj rozmawiałem o medycynie, a to wygląda na jeszcze trudniejszą rzecz. To jest rzecz dla ludzi, którzy są doers. To są ci, którzy robią. Dowożą. Management jest dla kogoś, kto chce, umie i lubi dowozić. Osiągać zamierzone cele, albo te, które sobie sam wyznaczył, albo te, które mu ktoś wyznaczył. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jest jakiś problem, prawda? Na przykład niedostateczna rentowność sprzedaży. I ty jesteś właścicielem i wzywasz tego menedżera i mówisz, słuchaj, rentowność sprzedaży takiego i takiego asortymentu jest niewystarczająca. I teraz kiepski menedżer powie, no zaraz, ja tutaj wezmę firmę konsultacyjną, to ona zrobi analizę i wtedy się dowiemy, jakie są tego przyczyny, zapłacimy $1,000,000 za tę analizę i za 3 miesiące będziemy coś wiedzieli. Natomiast dobry menedżer mówi tak, no to ja się spróbuję zorientować, jaka jest przyczyna. Po 2 dniach przychodzi do ciebie z kartką. Na tej kartce są napisane 3 czynniki i mówi tak, trzeba je zmienić. Ten w ten sposób, ten w ten sposób, a ten w ten sposób. I to będzie tyle, a tyle kosztowało i tyle, a tyle czasu trwało. I teraz, jeżeli to będzie rzeczywiście kosztowało tyle, ile on mówi, trwało tyle, ile on mówi i przyniesie zamierzony rezultat, to powinieneś mu dać dużą premię. Natomiast tego faceta, który chce się posługiwać jakimiś konsultantami, powinieneś wyrzucić z roboty. No, mówi się, że jak ktoś umie robić, to robi. Jak nie umie robić, to konsultuje. Jak już konsultować nie umie, to przynajmniej o tym pisze, czyli idzie do akademii. Tak jest. No nie, to już może zbytnia złośliwość. No ale, jako naukowcy coś, możemy sobie pozwolić. Ale coś w tym jest. Możemy sobie na to pozwolić. Z tej prostej przyczyny, że obaj mamy doświadczenie praktyczne w zarządzaniu. I obaj odnieśliśmy w tym zakresie pewne sukcesy. W związku z tym możemy sobie tak pożartować. Natomiast jest może trochę naszych kolegów, którzy takiego komfortu nie mają. Przechodząc troszkę w związku z czym od tego trudnego tematu, żebyśmy się tutaj nie narazili kolegom, koleżankom, bardziej do rzeczy praktycznych. Jak ktoś myśli o studiowaniu zarządzania, no po naszej rozmowie stwierdziła, a super, brzmi to fajnie, to jak to jest, ta osoba ma powiedzmy przed sobą jeszcze rok przygotowywania się. Co mogłaby zrobić? Co powinna zrobić? Wiesz, trudno znaleźć receptę, która będzie pasowała dla wszystkich. Ale na pewno warto jest przeczytać sobie parę pozycji. I to nie podręczników, tylko może właśnie na przykład życiorysów sławnych menedżerów. Czyli co, Lee Iacocca, jakiegoś Iacocca, jakiegoś powiedzmy Jacka Welcha, o kogoś takiego. Dobrze. Druga rzecz,
trzeba sobie uświadomić, w czym ja jestem dobry. Bo potrzebni są zarówno tacy menadżerowie, którzy umieją liczyć, i tacy, którzy są dobrzy w tych sprawach tak zwanych miękkich. Oczywiście umiejętności w zakresie tych spraw miękkich są trudniejsze do sprawdzenia. W związku z tym, to jest nieco łatwiej powiedzieć. To mi się przypomina taki dowcip z dawnych czasów, kiedy pytano, czy w partii jest więcej ludzi mądrych czy dobrych. Otóż odpowiedź jest jednoznaczna. Jest więcej ludzi dobrych, bo dobroć jest łatwiej udawać niż mądrość. To może być w jakiś sposób zastosowane do różnych rządzących partii w różnych okresach historycznych. Otóż ja sobie myślę, ale faktem jest, że dobrze zawczasu pewną taką ścieżkę sobie wyznaczyć. Dobrze? Ja umiem liczyć, to ja się będę zajmował rachunkowością, statystyką, big data, informatyką i pójdę w tym kierunku. A ja jestem od tych miękkich, to ja się będę zajmował psychologią, socjologią, kreatywnością, bo te rzeczy wszystkie, one się mieszczą w tym koktajlu, który się nazywa zarządzanie. I teraz jedni w tym koktajlu wybierają sobie rzeczy świadomie, te, które bardziej im pasują, w cudzysłowie, drudzy wybierają inne. Ale warto, oznacza to jednak, że trzeba znać wszystko. To znaczy, powiada się, że trzeba wszystko wiedzieć i coś umieć. To jest najlepsze określenie zarządzania. Ludzie, którzy zajmują się zarządzaniem, powinni mieć tak zwane szerokie horyzonty. Między innymi dlatego, że zarządzanie jest uwarunkowane bardzo szeroko przez otoczenie polityczne, ekonomiczne, przez otoczenie międzynarodowe. I ktoś, kto jest dobrym menedżerem, zwłaszcza wyższego szczebla, musi się w tym wszystkim orientować. Powiada się, że europejski menedżer zaczyna swój dzień od lektury Financial Timesa, a amerykański od Wall Street Journal. I ja tak robię. Zaczynam swój dzień od lektury FT, Financial Timesa. Mam go na tablecie i sobie przeglądam i orientuję się w tym, co się ważnego w świecie biznesu i w polityce na całym świecie dzieje. Już coś wiem. No oprócz tego trzeba niestety patrzeć także i na bezpośrednie podwórko, w którym się działa. Poza tym trzeba znać branżę. To nie jest prawda, że menedżer może zarządzać wszystkim. Owszem, może zarządzać wszystkim, ale tej branży, w której jest, musi się dobrze nauczyć. Czyli jeżeli będziesz chciał być dyrektorem zoo, to musisz jednak w tych zwierzętach siedzieć, jak to się mówi. Wiedzieć, co potrzebują małpy, co potrzebują słonie, jak się należy nimi zajmować, jakie są tendencje i tak dalej. Po pewnym czasie będziesz dużo wiedział na ten temat. A do tego dodasz swoją wiedzę i swoje doświadczenie menedżerskie i twój ogród zoologiczny rozkwitnie. Prawda? Za to trzymajmy kciuki. Słucham? Trzymajmy za to kciuki. Trzymajmy za to kciuki. Ale co, rozumiem, że mogę być dyrektorem zoo, to brzmi obiecująco, ale gdybym chciał, powiedzmy, jeszcze nie tak bardzo się z tymi zwierzętami wiązać. Jakie zawody się zazwyczaj wykonuje po tego typu studiach?
Ja ci powiem, tego typu studiach najczęściej pracuje się tak. W księgowości, w finansach, w dziale zarządzania ogólnego, w marketingu, w public relations, w kontaktach i być może jeszcze na przykład w logistyce. No pewnie w HR-ze to jest. W HR-ze. To są właśnie, niemal w każdej dziedzinie jest potrzebny ktoś z umiejętnością zarządzania, który będzie, że tak powiem, koordynował, dawał szersze horyzonty specjalistom od wykonywania konkretnych czynności technicznych. Na przykład, jeżeli jesteś w logistyce, to tam masz ludzi, którzy są od transportu samochodowego. Masz ludzi, którzy są od magazynów i od wyposażenia magazynów, które jest bardzo skomplikowane, nawiasem mówiąc. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda magazyn wysokiego składowania. Stoi ich w okolicach Warszawy setki. Jesteśmy największym centrum logistycznym Europy w tej chwili. I tam wszędzie pracują dwojakiego rodzaju ludzie. Ci, którzy wiedzą, co zrobić, żeby te półki się ruszały tak, jak trzeba i żeby można było automatycznie znaleźć ten asortyment, który jest potrzebny. I ci ludzie, którzy są od zarządzania, którzy pilnują tego, żeby to się wszystko opłacało i żeby jedna działalność nie pozostawała w sprzeczności z drugą. Czyli krótko mówiąc, na przykład, żeby kierowcy przywozili transporty wtedy, kiedy w magazynie są ludzie, a nie wtedy, kiedy stoją puste. Tak, ja sam z doświadczenia zarządzania projektami IT miałem takie bardzo uderzające szoki kulturowe, można też powiedzieć. Spotykałem się z ludźmi, którzy mają nieporównywalnie większe ode mnie rozumienie programowania tego, co można zrobić tymi systemami, no, a jednocześnie u nich często rozumienie modelu biznesowego, czyli po co to w ogóle jest, nie jak to zrobić, ale po co, było to, i powiedział mi zupełnie inne. Jakby to, bardzo jest ciekawe szukanie takich szoków kulturowych, myślę, na styku zarządzania i wiedzy specjalistycznej. Ale ludzi będzie ciekawiło, czy potem się dobrze zarabia, czy tak umiarkowanie, czy to jest praca misyjna, zarządzanie? Nie, to jest działanie dla pieniędzy. W ogromnej większości ludzie podejmują się tej pracy dla pieniędzy. I zarabia się ponadprzeciętnie. Co to znaczy ponadprzeciętnie? To różnie bywa w różnych sytuacjach, w różnych branżach i tak dalej. Ale w zasadzie menedżerowie zarabiają lepiej niż pracownicy. Czyli krótko mówiąc, menedżerowie zarabiają często lepiej od nawet wysoko kwalifikowanych inżynierów na przykład. Mhm. To jest zajęcie, które powinno się popłacać. Natomiast, tak jak w każdej branży, są ludzie, którzy osiągają sukcesy mniejsze, większe, i tacy, którzy ponoszą porażki. Porażki ponoszą ci, którzy źle się czują w tym, co robią. Na przykład, jeżeli ktoś ma takie, powiedziałbym, samotnicze usposobienie, nie lubi zbyt częstych kontaktów z innymi ludźmi. Woli mieć małą grupkę swoich bliskich, znajomych, przyjaciół i poza tym, poza to nie występuje. To dla niego praca menedżera jest torturą. I jeżeli to jest tortura, to najprawdopodobniej taka osoba nie osiągnie sukcesów w zarządzaniu. Ludzie, którzy są nieśmiali, chorobliwi. To jest to samo.
Oczywiście niektóre z tych rzeczy można przezwyciężyć, jeżeli ktoś ma bardzo silną motywację do osiągnięć. Achievement orientation. No właśnie, Mark Zuckerberg, bardzo skupiony na technologii, niespecjalnie utalentowany społecznie, no kurczę, olbrzymi sukces zarządczy. Tak. No, zgadza się. Ale ja nie sądzę, żeby on zaniedbał kontakty społeczne. Tak, i zresztą jak spojrzymy na historię, to się nieprawdopodobnie poprawił. Ja myślę, że on po prostu dostrzegał to, że ma niedobory i się uczył. On stopniowo zaczął dostrzegać te swoje słabości. Bo to jest słabość. W przypadku menedżera to jest słabość. Inna szkodliwa, a skądinąd bardzo taka pozytywna rzecz, to jest nadmierny analityczny umysł. Jeżeli ktoś bez końca analizuje najróżniejsze możliwości uwarunkowania, to nie jest w stanie podjąć decyzji. A jeżeli nie jest w stanie podjąć decyzji, nie może być menedżerem i nie osiągnie sukcesu w tej dziedzinie. Może być doradcą, ale nie może być menedżerem. No, mówi się, że czasem zła decyzja jest lepsza niż brak decyzji, a skuteczność decyzyjna na poziomie 50-60% i tak już nie najgorsza. Oczywiście. Lepiej być better wrong than late. To jest powiedzenie jednego z takich bardzo znanych menedżerów europejskich. A co, jak ktoś zacznie studiować zarządzanie, co taką osobę najbardziej zaskoczy w tych studiach? Różnorodność. Bo tam jest wszystko. Tam jest i socjologia, i psychologia, i matematyka, i statystyka, i informatyka, i wiele innych rzeczy. Tam jest wszystko. Czyli trzeba umieć przestawiać się. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś może być wybitnie uzdolniony do spraw tak zwanych humanistycznych, ale jest kompletna w cudzysłowie noga z matematyki, to nie może studiować zarządzania, bo sobie nie poradzi. Czyli trzeba tak troszeczkę bo wszystkiego... Bo ta matematyka jest potrzebna. Choćby na może nie najwyższym poziomie, ale musi rozumieć, o co chodzi. No i to jest, to ma zarówno swoje dobre strony, jak i złe. Ale pomyłka jest, prowadzi właśnie do kiepskich wyników. A jak możesz spojrzeć na swoje doświadczenie, czy to z uczenia się zarządzania, czy to z praktycznego podejścia do tego, jakieś rozczarowania przychodzą ci do głowy, czy wpadki, a może jakieś zabawne historie, któreś mógłbyś powiedzieć? Ja kiedyś ukułem takie powiedzenie, które niektórzy uważają za żart, ale to jest smutny żart. Mianowicie, że każda organizacja działa tak źle, jak tylko może. Jak już nie może działać źle, to wtedy zaczyna działać dobrze. I to jest charakterystyczne dla wszystkich organizacji, które są finansowane z budżetu. Dlatego, że jeżeli ktoś jest finansowany z budżetu, to on nie upadnie, żeby mu się nie wiem co stało. No, może działać źle. Może działać źle, może zaciągać długi, które są niebotyczne. Może robić najdziwniejsze głupstwa, a nie upadnie. To samo można powiedzieć w dużym stopniu o startupach finansowanych z kieszeni venture capital. Tak, oczywiście. Zresztą właściciele venture capital liczą się z tym. Ludzie, którzy mają sporo pieniędzy do zainwestowania, jakąś tam działkę przeznaczają właśnie na inwestycje wysokiego ryzyka. I to jest właśnie to. Może się okazać, że taki genialny startupowiec gdzieś tam pójdzie w tango i przepuści wszystkie pieniądze.
Natomiast może się zdarzyć, że ten zainwestowany milion przyniesie 400 milionów. Tak, tak, właśnie. To się mówi o tych jednorożcach wręcz, że jakby celem często inwestycji venture capital no jest to, żeby raz na jakiś czas, na paręset, parę tysięcy... Strzelić. Tak, żeby w końcu trafić. Żeby strzelić. A to jest z reguły działanie ludzi, którzy swój kapitał dzielą na kilka koszyków. Czyli dywersyfikują. Dywersyfikują. No bo tak trzeba robić. Ostatnie pytanie, ale teraz tak z ręką na sercu i patrząc prosto w oczy. Poleciłbyś zarządzanie jako kierunek studiów osobie bliskiej z rodziny? Zależy, jaka to jest osoba. Jakby to była jakaś nieśmiała panienka, to bym jej nie polecił. Jakby to był jakiś rozwichrzony młodzieniec, który nie potrafi wysiedzieć na miejscu, to też bym się zastanowił. Być może trzeba by go było posłać do wojska. Ale natomiast ślepo nikomu. To nie jest tak, że się poleca każdemu. To można polecić osobom, które mają po temu pewne predyspozycje. A te predyspozycje to jest tak umiejętność panowania nad różnorodnością. Tak bym to powiedział, tak po naukowemu. No bo jako profesor mogę sobie pozwolić na to, żeby mówić po naukowemu. Super, bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem był profesor Andrzej Koźmiński. Dziękuję bardzo.